Wykłady, które tutaj odbywają się w bibliotece, w Galerii Książki, to są wykłady, które są elementem projektu pod tytułem Wolności i prawach człowieka. To jest projekt, który ma jak gdyby dwa cele. Po pierwsze, na pierwszym piętrze w bibliotece znajduje się zestaw dokumentów prezentujących najistotniejsze dokumenty związane z kształtowaniem się praw człowieka i wolności w XX i XXI wieku. Natomiast dopełnieniem tego projektu są wykłady, które proponujemy dla młodzieży. Wykłady, które są związane z tym, co dzieje się nie tylko w Polsce, ale generalnie w świecie, bo często jest tak, że znamy historię naszego kraju, natomiast bardzo niewiele wiemy o współczesnym świecie. I podczas tych wykładów staram się przybliżyć właśnie sytuację nie tylko w Europie, ale w Azji, w Afryce. Rafał Lemkin, który był bohaterem czy tego pierwszego wykładu, którego postać chciałam przybliżyć, jest rzeczywiście bardzo istotną postacią, nie tylko ze względu na to, że jest twórcą pojęcia zbrodni ludobójstwa i człowiekiem, który tak naprawdę przyczynił się do ukształtowania w tym zakresie prawa międzynarodowego, ale również jest wybitnym Polakiem, wybitnym prawnikiem, człowiekiem, który często jest zupełnie tutaj w Polsce nieznany, a myślę, że jest taką postacią, z którego Polska i Polacy powinni być bardzo dumni. Nie wiem, dlaczego w Afryce ciągle toczą się wojny. To jest pytanie o to, dlaczego wojny w ogóle się toczą. Afryka jest rzeczywiście krajem bardzo niestabilnym politycznie. Kampania, o której mówiłam, Kony 2012, jest przykładem nagłośnienia tego, co się dzieje w Afryce. Nagłośnienia, które było udziałem amerykańskiego Stowarzyszenia Niewidzialne Dzieci. Świat na to w jakiś sposób odpowiedział. Trochę więcej na ten temat wiemy, ale praktyczne efekty, czyli to, co powinno być celem takiej kampanii, a więc to, żeby dzieci kilkunastoletnie nie były wcielane do Armii Bożego Oporu, ale także do innych oddziałów zbrojnych. Właściwie efekty tego są dosyć mizerne, ale jeżeli nie będziemy o tym chociaż mówić i nie będziemy próbowali coś w tym zakresie zrobić, to się nic nie zmieni, a więc myślę, że samo przybliżanie ludziom sytuacji jest już pewnym elementem zmieniania tej sytuacji. Joseph Kony w tej chwili jest postacią niewiele już znaczącą, jeżeli chodzi o Afrykę. Tym niemniej jest przykładem tego, w jaki sposób media są w stanie wykreować nawet tak niewiele znaczącą postać do wręcz ikony zła, które uosabia zło czynione dzieciom, co nie umniejsza oczywiście temu, co robił jeszcze te kilkanaście lat temu. Joseph Kony działał najaktywniej w latach 80. i rzeczywiście wtedy, kiedy był szczyt jego działalności przez Armię Bożego Oporu przeszło około 30 tysięcy dzieci. Ponad 30 tysięcy, kolejne 30 tysięcy to były dzieci, które były uprowadzone i które były sprzedawane do innych krajów afrykańskich, do Sudanu, do Konga, do Republiki Środkowoafrykańskiej. Natomiast te 30 tysięcy, które przewinęło się przez jego szeregi, to są w tej chwili już ludzie dorośli, którzy myślę w dużej części mają zwichniętą psychikę, ponieważ nie jest normalne jako kilkuletnie dziecko czy kilkuletnie dziecko iść do buszu i zabijać innych ludzi i zabijać, zaczynając od zabijania swojej matki, swojego ojca, swoich braci, swojej rodziny. Nikt po takim doświadczeniu na pewno nie może być potem, nie może normalnie funkcjonować w społeczeństwie. To na pewno była kampania prospołeczna, natomiast sposób, w jaki ona została przeprowadzona i efekty tej kampanii są tym, co zainteresowało strategów wojskowych i co pokazuje, że internet rzeczywiście może być tym narzędziem, które w wojnie, która w piątej generacji, która niekoniecznie musi się toczyć w takich realnych warunkach bojowych z czołgami, z samolotami, tylko może się toczyć w naszych przede wszystkim umysłach, gdzie ten internet odgrywa bardzo istotną rolę, bo uzyskanie wpływu na decyzje polityczne jest tym elementem, który jest w tej chwili bardzo, ale to bardzo ważny w polityce.